Rozpoczyna się budowa zajezdni Ananopol, a także otwarcie peronu numer 8 na Warszawie Zachodniej i dosyć duże zmiany komunikacyjne w komunikacji kolejowej na linii średnicowej. Czas na nowe Vetrillo, ale od 2023 roku do 2028 w nowym formacie. Czy tramwaj, kierunek Wilanów, ponownie rozstrzygnięto aukcję. O tym i nie tylko. 13 marca. W niedzielę, w mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, tam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. To już jest trzecie wydanie, niestety podczas trwającej wojny na Ukrainie, wywołanej przez Rosję i cały czas prowadzoną z atakami. Natomiast nie będzie dzisiaj prawie nic o Ukrainie z tego co widzę, może parę zmianek, ponieważ mimo wszystko trochę się dzieje innych informacji, a komunikacyjnie w ramach tego mniej się dzieje, a ja głównie poruszam warunki i informacje komunikacyjne, chociaż tego i tak się bardzo dużo dzieje. I serdecznie, jeżeli ktoś Was cały czas nie wierzy w to, że dużo osób przyjeżdża do Polski czy Warszawy, zapraszam na dworzec Warszawa, Warszawę Centralną czy na Zachodnią. Na Zachodniej to nie jest to tak widoczne, ale wejdźmy sobie na górę do hali dworcowej Warszawy Centralnej. To od razu zmienia postrzeganie. Natomiast to nie zmienia faktu, że zaczynamy mniejsze z tym. Zaczynamy oczywiście od funkcjonowania wind na stacjach metra. No, Stadion Narodowy, no cały czas, tutaj akurat się nie zmienia. Kolejna informacja, którą chciałem przekazać, to jest to, iż zapraszam Was do licytowania dnia z awizonoszem. Licytacja jest oczywiście związana z wojną na Ukrainie i pomocą dla Ukrainy. Zapraszam serdecznie do licytowania, link do niej macie teraz w opisie i w karcie. Dzień z awizynoszem, więcej dokładnie tych szczegółów też jest tam, pamiętam, w jakimś linku i w filmie, który się dzisiaj pojawił, ale w dużym skrócie to jest po prostu pokazanie za kulisami całego procesu produkcji filmu jednego wybranego przez siebie na kanale, ale szczegóły są już bezpośrednio w licytacji i w ostatnim filmie na moim kanale, który też się dzisiaj powinien pojawić, jeżeli to mniejsza z tym się pojawiło w niedzielę, bo jeśli nie, no to nie. Dobrze, ale wracamy do mniejsza z tym, bo to taka szybka wzmianka, żebyście nie zapomnieli. Zapraszam Was na metro Pole Mokotowskie. Chociaż niekoniecznie. Na razie bez windy na Polu Mokotowskim. Nikt się nie zgłosił w przetargu. Oczywiście zatem ponownie go rozpisuję. To nie zmienia faktu, że no, przydałyby się te windy, nie będę ukrywać, że nie. No ale tak jakoś mało chętnych. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie unieważnił przetarg na budowę 4 nowych wind w Głowicy Północnej stacji Pole Mokotowskie. 3 z nich połączą powierzchnię z peronem, a jedna antresolę z peronem. Także no, czekamy, coś się tu nie udało. Oby się udało, żeby nie było. Natomiast z dobrych nowin jest tramwaj do zajezdni Ananopol, a konkretnie zjazd do zajezdni Ananopol. Generalny wykonawca rozpoczął przygotowawcze prace. Wytyczono granice terenu budowy, przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto ogradzanie placu budowy. Także możecie się przygotować, że już niedługo będzie kolejny film zjazd do zajezdni Ananopol ode mnie i zobaczymy, gdzie dokładnie zostało to wszystko odrodzone. Bo najprawdopodobniej tak to wygląda, a jak tu widzimy na zdjęciu, faktycznie coś zaczyna się już pojawiać. Dalej idąc, znowu tramwaje, tym razem tramwaj kierunek Wilanów. Wybrany został nowy, stary wykonawca z niższą ofertą. To jest serii Buddy Max gra komuś na nosie, bo inaczej tego się nie da opisać. Jedna firma w ostatnim przetargu zgłosiła, że Buddy Max ma za niską cenę i to jest podejrzane. Tam później sprawdzili i faktycznie coś było źle przyznane. A teraz Buddy Max to zrobił jeszcze niżej. Oby to się nie skończyło kolejnym postępowaniem, ponieważ w ciągu najbliższych 40 dni jest możliwość odwołania. I oby to się nie stało, bo jeżeli się stanie, to znowu będzie opóźniony ten tramwaj. Natomiast dobrą nowiną jest to, że Budimex zszedł z sceny
dzięki czemu w teorii tramwaje warszawskie stać na więcej w pierwszej opcji. Chociaż i tak przypominam wam, że cały tramwaj do Wilanowa powstanie. Bo tramwaje warszawskie, tak jak tutaj jest napisane, w budżecie tramwajów warszawskich jest określany na 498 milionów polskiego golda. Z czego wariant podstawowy od Budimexu kosztuje 492 miliony, czyli wariant podstawowy spokojnie będzie zrealizowany, a z opcjami wszystkimi to jest 732 miliony. Natomiast czego tutaj nie ma napisane, to jest to, iż 498 milionów polskiego golda, które mają tramwaje warszawskie, nie są liczone z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. I jak policzymy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, to nagle stać nas na całość. Także miejmy nadzieję, że powstanie to w całości jak najszybciej. Chociaż są możliwości oczywiście fazowania, co jest najgorsze. No ale czekamy niezmiennie. Za 10 dni, jeśli nic się nie stanie, będziemy mogli się cieszyć z tym, iż niedługo umowa zostanie podpisana. I oczywiście jak będzie podpisywana hucznie, to ja tam też będę. I może coś ciekawego powiedzą, bo w sumie tramwaj do Wilanowa to jest wyczekiwana długo inwestycja. Przynajmniej za mojego życia. Ale wiem, że kiedyś już była tutaj taki tramwaj do Wilanowa i niektóre linie, które dobrze kojarzymy, już tamtędy jeździły do Wilanowa, ale tam było tyle różnych możliwości dojazdu kiedyś do Wilanowa, a teraz będzie tylko jedna. No ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy z Warszawą Zachodnią. Nowy trzeci peron został otwarty. I tutaj ogólnie to jest hit, co to napisało Polgra, więc przeczytam wam w całości tutejszą ich informację. Od niedzieli na stacji Warszawa Zachodnia, która obsługuje około 750 pociągów, zwiększa się możliwość wprowadzenia ruchu. Do dwóch nowych peronów i przebudowanych torów dołącza trzeci, peron numer 8. Wykonawca kontynuuje pracę ponad peronami w obszarze torów w przejściu podziemnym oraz tunelu tramwajowym. Projekt za około 2 miliardy polskiego golda netto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. I tak, ja nie sądziłem, że to się ubiega o środki Unii Europejskiej, ale się ubiega, więc dobrze, bo to by dużo na pewno dało pieniędzy. Więcej by zostało w kasie państwa. Natomiast widzę, że już to wykreślili, bo wcześniej było napisane, że zostanie otwarty i zarówno peron 8, jak i 9. Co jest? No wiecie, 9 była już otwarta. Prawie w całości. Teraz jest już w całości otwarta, oczywiście bez schodów, tuchamów czy windy. Ale tak. Ale z tego co widzę, trochę tutaj zmienili to. Natomiast co jest ważne, najważniejsze, to film z Warszawy Zachodniej, w którym dokładnie wam pokazuję, jak wyglądają nowe perony i ogólnie jak wygląda cały plac budowy zarówno z torowiskiem, które się ciągnie do Warszawy Włoch, czy Alei Jerozolimskich, pojawił się wczoraj. I jeżeli chcecie go zobaczyć, zapraszam do linku w opisie i teraz do karty. Natomiast my nie zwalniamy i idziemy z kolejną informacją, mianowicie tutaj jeszcze jest informacja ponownie Warszawy Zachodniej, z tym, że tutaj warto podkreślić, że transport publiczny nas informuje, iż w rozkładzie jazdy, który wchodzi w niedzielę, czyli 13 marca, nie ma tego peronu. Znaczy jest, że jest otwarty, ale żaden pociąg tam nie przyjeżdża rozkładowo i w sumie się nie dziwię, bo co tam ma przyjechać aktualnie. To będzie na razie peron awaryjny, czyli jeżeli jakiś pociąg im się nie zmieści na wszystkich tych podstawowych peronach, to on wjedzie na peron 8. No, ciekawe podejście. W ogóle to ciekawe podejście, że z peronu 8 da się pojechać na Warszawę Centralną. Bez jakichś niezwykłych odjazdów. No to jest peron 9. Jeszcze chwila i 10 zbudują gdzieś przy Warszawie Głównej i będziemy mieli wszystko poukładane. Dobrze, Warszawa Główna. Uwaga, za chwilę zaczynają się śmiechy. Kładka wreszcie do końca miesiąca. Kładka zostanie otwarta na Warszawie Głównej. Już od roku podróżni mogą korzystać z peronów nowej stacji Warszawa Główna, która budowa złapała opóźnienie. Wykonawca, czyli firma Trakcja, wciąż jednak nie udało się dotrzymać kolejnych terminów i oddać kładki po zachodniej stronie stacji. Według najnowszej deklaracji przejście miałoby zostać otwarte jeszcze w tym kwartale. No i tak, w marcu zeszłego roku zapowiedziano otwarcie przejścia w lipcu. Jak możemy zauważyć, jeszcze się to nie stało. Kładka, powiem wam, że już prawie gotowa, bo jak ja tam sobie obserwuję czasami, nie latam tam dronem, bo nie miałem okazji nagrywać filmów, więc nie było mnie tam. Ale jak czasami tam wpadałem, to widziałem, że no już jest prawie gotowa. Prawie w całości jest już gotowa, tam przy kolejowej jeszcze trwają prace z tego co pamiętam.
Więc odcinek z tego też się szykuje. No i co dużo mówić. Zobaczymy, zobaczymy. Czekamy jak najbardziej i zobaczymy, co tu właściwie się uda ugrać. Ale jestem ciekawy faktycznie, jak to będzie z tą kładką i jak to wszystko się tutaj potoczy. Bo byłoby miło mimo wszystko, jakby to się połączyło. Bo dojście do kolejowej to byłoby niezłe. Dobra, w Legionowie powstaje nowy tunel pod Tonami. To tak w skrócie tylko wam powiem, że tutaj pod linią kolejową z Warszawą do Trójmiasta powstaje właśnie bezkolizyjne skrzyżowanie. Wiadukt kolejowy zastąpi przejazd na ulicy Polnej. Przepraszam. I Kwiatowej i zwiększy bezpieczeństwo na kolei oraz ułatwi komunikację drogową. Inwestycje realizuje PKP PLK przy współpracy z gminą miejską Legionowo. Wartość robót prowadzonych ze wsparciem środków unijnych to blisko 32 miliony polskiego golda. O tej inwestycji, choć jest poza Warszawą, trochę mnie zainteresowała, więc może się pojawi film. Taki pozawarszawski, ale podwarszawski. Czy no w sumie film, który był nagrywany w Krakowie, to też był pod Warszawą, szanowni się. Dobrze, kolejne informacje to są zmiany rozkładowe. Od dzisiaj to jest Armageddon. Znaczy Armageddon będzie w weekendy, ale to jest Armageddon. Chodzi oczywiście o weekendy, kiedy zamykany jest jeden tor na linii średnicowej podmiejskiej. Wtedy, no, jeżeli ktoś z was jeździ normalnie pociągami, no to pa. Nie, no dobrze, nie jest aż tak tragicznie. Pociągi będą jeździć w kierunku zachodnim normalnie, no poza jakimiś tam kursami wieczornymi, natomiast w ciągu dnia w kierunku zachodnim pociągi jeżdżą normalnie przez Warszawę Śródmieście. Gorzej z tym, jak to wygląda wieczorem. Wieczorem pociągi w kierunku pociągi w kierunku wschodnim będą jechać gorzej. A gorzej znaczy, że będą jechać przez Warszawę Centralną. Pomijając stacje Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle czy Warszawa Stadion. Wszystkie te stacje będą pominięte i przejeżdżać tylko przez Centralną. Z Centralnej jest dojście do oczywiście do metra, więc tam nie powinno być jakichś dużych problemów, tylko trzeba trochę więcej polawirować i pokręcić się. Co nie zmienia faktu, że to jest jakieś dosyć duże utrudnienie, tylko w weekendy na szczęście. Ale możecie się powoli przygotowywać do takich zmian, bo jak zacznie się przebudowa linii średnicowej, to takie zmiany tylko w weekend to będzie pan pikuś. No i oczywiście jest trochę zmian dla linii S1, S2 i S3 i nowa linia S20, która będzie właśnie w tej weekendy kursować. Chodzi mi oczywiście o weekendy, już czekajcie, sprawdzę, 19-20 marca oraz 2-3 kwietnia. Ale więcej możecie już sprawdzić bezpośrednio w karcie i w linku w opisie do tej strony, żebyście mogli sobie to łatwiej przeczytać. Kolejne informacje od metra, znaczy od WTP do metra, czyli Warszawa ułatwia obywatelom Ukrainy dostęp do metra. Na każdej ze stacji linii M1 i M2 została otwarta najszersza bramka umożliwiająca swobodne przejście z bagażem czy wózkiem. Chodzi o to, że osoby z Ukrainy na podstawie paszportu czy jakiegoś dowodu, że są obywatelami Ukrainy, mogą za darmo korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Nie pamiętam tego do kiedy, ale mogą korzystać bezpłatnie. No oczywiście do metra trzeba mieć wejściówkę albo bilet, albo coś, żeby zeskanować, żeby wejść. No teraz to się zmieniło, jest po prostu bramka otwarta, bo dobrze wiemy, jak wygląda szukanie wejściówki. Jest proste, wykonalne, jeżeli wszystkie prawe podajniki zwinęli ze stacji metra. Oczywiście ja wiem, gdzie niektóre się jeszcze zachowały, ale jest ich mało. Dobrze, ZDM, to jest krótkie ZDM, czyli czas na Veturillo 2023-2028. Warszawa rozpoczyna poszukiwanie kolejnego operatora dowodu publicznego. Rozpisaliśmy przetarg na zorganizowanie i obsługę Veturillo w latach 2023-2028. Przewiduje 3000 rowerów z prawa opcji, które może zwiększyć tę liczbę do 5500, nie licząc stacji sponsorskich, więc dobrze. Będzie też kilka ciekawych nowości, w tym elastyczne zasady korzystania z rowerów, czyli nie będzie jako takich stacji, chociaż będą. Będziecie mogli zostawić w teorii rower, gdzie chcecie. Ale normalne stacje będą tylko bez takich zamków, jak aktualnie są. Czyli to będą bardziej punkty, gdzie będzie. Są też stacje partnerskie. No ogólnie Veturillo będzie zupełnie inaczej wyglądać. No trzeba bardziej się w to wczytać, żeby dokładnie zrozumieć. Ale w dużym skrócie będzie rewolucja, jeżeli uda się wybrać wykonawcę. Bo ostatnio Nextbike miał problemy. Duże problemy. No i zaczynamy kącik ZDM-u nielegalny. Czyli nielegalni, tym razem zaczynamy od pojazdów nielegalnie zaparkowanych. Odholowane samochody, m.in. Mercedes.
Po raz drugi wystawiamy na sprzedaż samochody, które po odholowaniu w artykule 50a ustawy o prawie ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy nie zostały odebrane przez właścicieli i przeszły na własność miasta. Tym razem na liście znalazło się 16 aut, wśród nich są m.in. Audi, Mercedes i tak dalej. Sprawdzam, na liście mamy 16 samochodów, tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają, sobie poglądajmy je. Pójdzie kolejne? Tak, idzie kolejne, proszę bardzo. Jeszcze z rejestracjami, dobrze. No i proszę bardzo, trochę tych autek tutaj mamy. No dużo jest tego, dobra, nie będę nam wszystkich pokazywać. Tak wyglądają autka. Może ktoś chce was kupić. Proszę bardzo. 3 tury na oglądanie pojazdu będą. No dobrze, będzie czekać. Tury są 19 i 11 marca. Znaczy 9 i 11 marca, czy już było? 14 i 18 marca będzie. I 21 marca. No jest tego trochę. Macie możliwości w godzinach od 10 do 13 na terenie bazy ZD. Więc jak coś możecie sobie tutaj właśnie poglądać i kupić autko od ZDM-u. Oczywiście doskonale wiecie, że to jest od szwagra. Kolejne informacje to są nielegalne reklamy. Powracają. Tym razem podsumowanie lutego. Psują estetykę, szpecą, a czasami bywa, że nawet zasłaniają kierowcom widoczność. Nielegalne reklamy są przez nas sukcesywnie usuwane z pasa ruchu drogowego. W lutym nasze służby przeprowadziły 801 kontroli. Na 137 ulicach usunięto 440 nielegalne nośniki reklamowe. ZD informuje. Aktualizujemy nasze dane co miesiąc do boju. Kiedyś zrobię jakąś reklamę, nielegalnych reklamek, znajdę jakieś na mieście, bo to jest po prostu cudowne, co robię. Ale tak, faktycznie nielegalne reklamy powracają, jest ich coraz więcej tutaj usuwanych. To jest akurat karygodne, zobaczcie jak to było zrobione. No właściwie prawie zasłaniało sygnalizację. W sumie chyba kojarzę to miejsce. Natomiast tak, faktycznie tu mamy takie jedno. Co wam mogę powiedzieć o tym zdjęciu? No zobaczcie, jak ZDM to usunął, od razu trawa zrobiła się bardziej zielona. Tak samo było to tutaj. No, tu nie mogę powiększyć. No dobrze, nawet tutaj widzicie. Mniej więcej podobna była sytuacja, od kiedy ZDM faktycznie usunął nielegalną reklamę, pojawiło się o wiele bardziej zielone tutaj trawa. Mało tego, nie, drzewo wygląda tak samo. Czy coś tu się jeszcze zmieniło? No jest bardziej płaski teren, no bo w nic się nie trafi, więc jest ogólnie bezpiecznie. Jakbyście wjechali na trawę samochodem, to nie wiedzicie w jaki super. Także według mnie idealne. Dobrze, na koniec oczywiście sondaże mniejsza z tym, bo jest długie mniejsza z tym. Znaczy nie tak długie jak ostatnie, ale długie jest. Czyli tak, mamy dwa sondaże, z tego co kojarzę, dokładnie. Ogólnie sondaże nie są jakieś podrywające, no ale są. Czyli jaki nowy film nagrać najpierw? Oczywiście wygrała Warszawa Zachodnia. To by się spodziewało. Dalej mamy Pole Mokotowskie i Zapraszamy do metra na Bomowie na Równo. 19%. Będzie najpierw Pole Mokotowskie, dobrze mówię. Bo dzisiaj, chwilę przed montowaniem tego filmu, bo nagrywam go przed, później jeden nagrywać Pole Mokotowskie i później montuję Zapraszamy do metra. Znaczy, mniejsza z tym. No i zapraszamy do metra, czy według trasy łodzienkowskiej jeszcze chwilę poczekają, bo nie wiem kiedy komputer wróci z serwisu. Jak wróci, to będzie. Prawdopodobnie będę to nagrywać w środę? No, jeśli się uda. Także to był pierwszy sondaż. Drugi sondaż to na 290 głosów było pytanie, co wystawić na licytację. Wybraliście Rodzieniec za Widznoszem, później było Spacer za Widznoszem po Warszawie. Specjalny film na kanał wybrany przez zwycięzcę to jest 21% i wspólny film z Widznoszem to jest 7%. Także tak to wygląda. No ciekawie. Ciekawie to wygląda. Jestem ciekawy jak to się pokręci. No i oczywiście zapraszam was do licytowania. Link macie w opisie. No i był w karcie już wcześniej w filmie, więc nie będę się powtarzać. Dobrze, jeżeli taki mniejsza sum wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, zostawcie subskrypcję. I ten dziwny dzwoneczek. Coś tu pokręciłem. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejna mniejsza z tym, nie wiem kiedy będzie. Znaczy na pewno będzie w weekend. Około weekendu, tak się mówi na mniejsza z tym.
Kolejny film to będzie oczywiście Pole Mokotowskie, jeżeli film mniejsza z tym, który teraz oglądacie, się pojawił w niedzielę wieczorem. Natomiast co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie we wtorek będzie przylot nad Warszawą Zachodnią. I jeszcze taki. A czemu nie? Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!